Gotowi? Czas na pysznego arbuza. Wow, wygląda smakowicie i świeżo. 3, 2, 1, jemy. Bez wątpienia wygram ten wyścig. O nie, ona jest znacznie szybciej niż ja. Skończyłem, wygrana. Hej, co się ze mną dzieje? A, szybko dokończę, żeby nie zostać w tyle. Hej, patrz, jakie fajne miejsce. Otworzyć? Okej, zaczynamy. Zaraz, mam niezły pomysł. Zamieńmy się. Tak, genialny plan. Co my tu mamy? Hej, to arbuz. Tak, ale super. Fajnie, sprawdzę swoje. Co jest grane? Ja mam pustą łupinę po arbuzie? Całkowicie wydrążona. Jak najlepiej to zjeść? Samymi ustami, rękoma... Kurczę, szkoda, że nie mam sztućców. Jak to jest, że on ma całą połówkę arbuza, a ja nic? Ej, chwila, mam genialny pomysł. Pora wdrożyć mój plan w życie. Ha, wiedziałam, że to się przyda. Dobra, wystarczy wlać do mojej łupiny. Do dzieła, gul, gul, gul. Idealnie, wypełniło całą połówkę. I jeszcze pestki, żeby wyglądało realistycznie. Świetnie, a teraz mała zamiana. Tak jest, nawet się nie zorientował. Nareszcie, pora zabrać się za te pyszności. Hej, co to ma być? To wcale nie jest mój arbuz, to jakaś podróba. Czy to slime? No widzisz, wielka szkoda, że nie jest prawdziwy. Ale teraz pozwól podelektować się moim. Tak, ciekawe, co powiesz na to. Arrrr, szlam! Przestraszyłeś mnie! Jesteś niemożliwy. Masz, możemy się przecież podzielić. O, dzięki. Hej, moment, zagrajmy w papier, nożyczki, kamień. Cóż, papier wygrywa. Wow, patrz na tę fantastyczną rzeźbę z arbuza. Wygląda jak słodki, ale straszny rekin. I ma mnóstwo ostrych zębów. Też odkrywam, dłużej nie mogę czekać. O nie, jakie straszne. To rekin, na moim talerzu jest rekin. Hej, zaraz, to tylko gumowa zabawka. Ajdź, trochę szkoda. Co ty nie powiesz, bez sensu. Czekaj, wiem co możemy zrobić. Mam przycisk, nacisnę go i może dostanę coś innego. Że co? Zamieniło rekina na kurzą nogę? Jest jeszcze gorzej. Ta, raczej ci nie zazdroszczę. Już szlamowaty arbuz był lepszy. Naciskam znowu. Proszę, proszę, proszę. O nie! Jak to? To nie może być to, co myślę. Nie chcę grać w Squid Game. Nie, nie, nie. Niech wraca tam, skąd przyszło. Było blisko. Lepiej zajrzę i sprawdzę, co mam tym razem. Tak, w końcu coś dobrego. Wygląda ekstra. To arbuzowy słoń. Ale fajnie. Zaraz. Pusto. Żadnego arbuza. Przynajmniej ja mam swoje smakowitości. Ach, chciałbym być na twoim miejscu. Przycisk załatwi sprawę. Tak, mam kolejnego. I tym razem w środku jest arbuz. I to w zestawie z łyżeczką. O proszę, wypełnię mojego słonia. Super, cieszę się. A teraz szamanko. Wygląda świetnie. Też wkraczam do akcji. Słodki i soczysty. Hej, czemu tym razem nic nie mamy? No właśnie, tu kompletnie niczego nie ma. A może by tak... Eureka! Wow, no popatrz, wyglądasz świetnie. Dzięki, zawsze mam pod ręką ten strój. A teraz szukamy zaginionego skarbu. Ale to jest mapa całego świata, jak to niby ma pomóc? Spokojnie, dobrze wiem, gdzie go szukać. Mam lasso, gotowa na show? Wystarczy zakręcić i zarzucić. Jest! No dalej, pomóż mi ciągnąć. O, mocniej, jedziemy. Mam! To była ciężka robota. A teraz otwórzmy i zobaczmy, co jest w środku. Czekaj, a co ze mną? Ja nadal nic nie mam. Ach, no już, zadowolona. Żartujesz? Otwieramy. Nie może być! Mam żelkowego lizaka o smaku arbuza! Jak to? Nie wierzę, że to dostałeś! Wygląda ekstra!
O tak, smacznego! O rany, ale to jest dobre! Nieźle, obym miała to samo! O, to kolejny arbus, jajks! Tak, dobrze, że mnie oszczędzili! Mam już dość jedzenia zwykłego arbuza! Hej, może uda mi się coś wymyślić? Dobra, mam arbuza, nóż i miskę. Arbuza kroję na kawałki prosto do miski. Następnie rozgniatam go łyżką. Okej, teraz wlewam całość do foremek na lody. Oprócz soku dodam jeszcze trochę kawałków. Pozostaje włożyć patyczki do lodów. O, już rozumiem, sprytnie. Dobra, już się chyba zamroziły. Oto moje własne lody arbuzowe. Wow, wyglądają super smacznie. Okej, niech będzie, też dostaniesz. Proszę, akurat mam dobry humor. Bitwa na kciuki! Zaraz cię pokonam. Tak, mam cię, wygrałem. Ha! O, patrz, ale niespodzianka, kolejny arbuz. Tak, kto by pomyślał? Zobaczmy, co ja mam. Co? Ja też mam zwykłego arbuza? Co się dzieje? Trafiło nam się dokładnie to samo. Co w tym fajnego? No cóż, to chociaż go zjedzmy. Wiesz co? Pora to trochę odpicować. Szef kuchni wkracza do akcji. Patrz i się ucz. Mam trzy miski. Co? Czemu? Na co ci one? Spójrz, jeszcze będziesz bić brawo. Najpierw maczamy w tym. Tak jest, sos sojowy. Szczęka opadła? Teraz obtaczamy w mące. Lepiej upewnić się, że jest równo pokryte. Powinno wystarczyć, wygląda nieźle. I na koniec bułka torta. Tada! Łatwo poszło. Jeszcze tylko jedno. Tak, opiekacz. Idealnie. Wkładamy do środka i zamykamy. Jakoś mnie nie przekonałaś. To trochę dziwne. Sam zobaczysz. Gotowe. Patrz na to chrupiące cudo. A teraz próbujemy. O, wow. Wow, wow, wow. Rewelacja. To chyba najlepsza rzecz, jaką w życiu jadłam. No dobra, idę w twoje ślady. Zaczniemy od tego kawałka. Tak sobie myślę, co z tym zrobić. Mam pomysł. Do dzieła. Trochę tego i odrobina tamtego. Trzeba będzie trochę zmiękczyć. Wow, narobiłeś niezłego bałaganu. Dobra, moje kawałki arbuza już są. Nie mogę się doczekać. Lecimy z tym. Muszę tylko poczekać, aż się upieką. No, no, ale ubrudziłeś mnie mąką. O, lepiej sprawdzę, jak się mają. Ajdź, troszkę je przypaliłem. O, biedny kucharczyk. Na twoje szczęście zrobiłam więcej. Trzymaj. Wow, dziękuję ci. Jesteś najlepsza. Wiem. A jak wy urozmaicilibyście jedzenie arbuzów? Dajcie znać w komentarzach. Podzielcie się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, a nigdy nie ominą was zabawne materiały.